Przypomnę Państwu również, że o 14.30 będzie w jednym z pokoi dyskusyjnych właśnie Podkarpacki Fundusz Rozwoju również udzielał informacji na temat sposobu finansowania biznesu. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z tym programem o godzinie 14.30. Przypomnę, na stronie pedlap.pl macie Państwo całą agendę i wejścia do pokoi eksperckich. Drodzy Państwo, a już za sekundkę właśnie ze mną występuje Pani Dyrektor Regionu BGK, Pani Beata Rapa. Witamy serdecznie. I również muszę wspomnieć, że o 14.30 również jest specjalny pokój dedykowany pod Bank Gospodarstwa Krajowego. Drodzy Państwo, teraz możliwości finansowania działalności przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pani dyrektor Beata Rapa, dyrektor regionu BGK. Oddaję Pani głos i zostawiam z naszymi uczestnikami na czas prelekcji i Państwu życzę miłego odbioru. Bardzo serdecznie. Na wstępie chciałabym bardzo serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Konferencję, jak widać, nietypową i taką, która też uczy nas jako bankowców nowego sposobu komunikowania się z klientami. Moja dzisiejsza prelekcja, moje dzisiejsze wystąpienie będzie podzielone poniekąd na dwie części. W pierwszej części chciałabym Państwu zaprezentować, w jaki sposób funkcjonuje Bank Gospodarstwa Krajowego, w jaki sposób współpracuje z przedsiębiorcami, z podmiotami gospodarczymi, również w dobie pandemii, czy szczególnie w dobie pandemii koronawirusa. Natomiast o godzinie 14.30 również będę dostępna dla Państwa, będę odpowiadać na Państwa pytania szczegółowe dotyczące już montażu finansowego, dotyczące konkretnych rozwiązań finansowych, jakie ma w ofercie Bank Gospodarstwa Krajowego dla przedsiębiorców. Na wstępie kilka słów na temat instytucji, którą mam przyjemność reprezentować. Pracuję w Banku Gospodarstwa Krajowego i BGK jest to instytucja szczególna, jeżeli chodzi o instytucje finansowe na rynku krajowym. Jest to Polski Państwowy Bank Rozwoju. Jest to taka instytucja, która jest bankiem, jest instytucją finansową dedykowaną na trudne czasy i jest wyspecjalizowana w realizacji trudnych projektów. Tym się charakteryzujemy, że bardzo indywidualnie podchodzimy do oczekiwań naszych klientów, ale głównie takich oczekiwań, które są związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, przedsięwzięć rozwojowych. I takie przedsięwzięcia również w tej chwili część naszych klientów planuje. Także nie bacząc na to, co w tej chwili w otoczeniu gospodarczym, część przedsiębiorców planuje inwestycje i z tymi inwestycjami my na dzisiaj staramy się wspierać naszych przedsiębiorców w ich realizacji. Jak wspomniałam, kilka słów na temat tego, w jakim banku pracuję. BGK jest to bank, który jest własnością Skarbu Państwa i nasz rating jest równy ratingowi Skarbu Państwa. Na dzisiaj jest to rating stabilny. Tak jak wspomniałam, naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Przede wszystkim finansujemy czy współpracujemy z przedsiębiorcami, z jednostkami samorządu terytorialnego, ze spółkami komunalnymi, z podmiotami ekonomii społecznej. To są nasze segmenty docelowe czy klienci, z którymi najczęściej współpracujemy. Jeżeli chodzi o wartość aktywów, to na 31 grudnia 2019 roku te aktywa to było ponad 100 miliardów złotych. Jesteśmy takim partnerem, który aktywnie chce wspierać przedsiębiorców w finansowaniu ich przedsięwzięć rozwojowych. Tak jak wspomniałam, robimy to poprzez sieć naszych regionów. Na dzisiaj funkcjonujemy w 16 województwach. Siedziby mamy w miastach wojewódzkich. Ponadto funkcjonuje jeszcze nasza centrala przy Alejach Jerozolimskich 7. Tu jest przedstawiona informacja na temat tego, w jaki sposób nas szukać, natomiast też Państwo macie informację o tym, że my na dzisiaj jako instytucja finansowa chcemy być również takim podmiotem, który łączy inne instytucje finansowe i łączy inne podmioty, których celem jest wspieranie rozwoju. Co to znaczy w praktyce? W praktyce to oznacza mniej więcej tyle, że zarówno banki komercyjne, jak i banki spółdzielcze, ale również instytucje, które są zgromadzone pod parasolem Polskiego Funduszu Rozwoju, to są nasi potencjalni partnerzy, z którymi możemy współfinansować realizację przedsięwzięć inwestycyjnych naszych klientów. Nasze regiony są zorganizowane w ten sposób, że u nas można dowiedzieć się najwięcej na temat tego, w jaki sposób dzisiaj instytucje finansowe, również agencje, te, które są w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju, mogą wspólnie połączyć siły w takim celu, żeby przedsięwzięcie inwestycyjne naszego klienta finansować. I mamy być takim centrum kompetencji, centrum wiedzy o rozwiązaniach dostępnych dzisiaj na rynku dla tych klientów, którzy tego typu przedsięwzięcia planują.
Od niedawna bank wszedł również w to, żeby móc realizować czy wspierać realizację przedsięwzięć naszych klientów nie tylko w kraju. Robimy to poprzez sieć naszych przedstawicielstw zagranicznych. Na dzisiaj te przedstawicielstwa mamy już zlokalizowane w Brukseli, we Frankfurcie, w Londynie i w Amsterdamie. W planach w tej chwili jest otwarcie kolejnych placówek w Waszyngtonie, w Nowym Jorku i w Singapurze. Uważamy, że nasi klienci, chcąc finansować swoje plany międzynarodowe, potrzebują takiego partnera, który również za granicą będzie mógł udzielać informacji o tym, w jaki sposób w świetle tych regionalnych czy lokalnych uwarunkowań prawnych móc takie przedsięwzięcie zrealizować i móc to zrobić w sposób bezpieczny. Tutaj jest informacja na temat tego, jak wygląda w skrócie nasza sytuacja dotycząca bilansu czy rachunku wyników, nasza sytuacja finansowa. Chciałabym tylko podkreślić w tej chwili, czy zwrócić uwagę na wynik finansowy, jaki bank zanotował za rok 2019. Jest to ponad 500 milionów złotych czystego zysku netto. To jest coś, co jest naszą kontrybucją również do budżetu państwa. Natomiast chciałabym się bardziej skupić na tej informacji. To jest informacja, która mówi o tym, w jaki sposób przy pomocy albo bezpośredniego finansowania ze strony BGK, albo poprzez sieć naszych rozwiązań wspierających, kreujemy w tej chwili rozwój polskiej gospodarki. Co przez to rozumiemy? To jest przede wszystkim nasza sieć poręczeń czy gwarancji, które są dostępne w Banku Gospodarstwa Krajowego, a które realizujemy wspólnie z bankami komercyjnymi. W jaki sposób to działa, czy w jaki sposób to funkcjonuje? To jest zwłaszcza istotne w dobie koronawirusa. Dlaczego? Dlatego, że chcąc uzyskać finansowanie w banku komercyjnym czy w banku spółdzielczym w trudnych uwarunkowaniach gospodarczych, klient może potrzebować wsparcia w postaci dodatkowego zabezpieczenia. I my jako bank takie zabezpieczenie klientom w tej chwili oferujemy. Są to przede wszystkim nasze gwarancje de minimis i my jako BGK wspólnie z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi możemy zabezpieczyć transakcje klienta w banku komercyjnym czy spółdzielczym do 80% kwoty kredytu. Więc z punktu widzenia banku taka transakcja zabezpieczona naszą gwarancją jest transakcją bardzo bezpieczną, natomiast z punktu widzenia klienta pozwala mu zrealizować jego przedsięwzięcia w sposób dla niego dogodny, sposób dla niego najbardziej komfortowy. Wcześniej historycznie te gwarancje również bank realizował, również bank ich udzielał, natomiast ta wartość gwarancji była do 60% kwoty kredytu. W związku z rozwiązaniami z tarczy antykryzysowej podnieśliśmy wartość tych gwarancji do 80% kwoty kredytu, co w sposób znakomity powinno poprawić współpracę z bankami komercyjnymi czy spółdzielczymi ze strony naszych klientów w tym zakresie. Dodatkowo w tym kreowaniu wzrostu wartości naszej gospodarki warto wspomnieć o takim rozwiązaniu jak gwarancje Business Max. To są gwarancje dedykowane dla klientów, którzy chcą czy planują zrealizować inwestycje i również brakuje im zabezpieczenia. Jest możliwość skorzystania z takiej gwarancji również do wysokości 80% kwoty kredytu. Natomiast handicapem, który tutaj dodatkowo możemy klientowi zaoferować czy klientom przedstawić, jest możliwość również uzyskania dofinansowania do odsetek w pierwszym okresie kredytowania. Więc my jako BGK oprócz naszych rozwiązań, które mamy, które oferujemy naszym klientom, naszej standardowej oferty, mamy również takie narzędzia i takie środki, które chcemy wykorzystywać do tego, żeby inne banki z nami współpracujące mogły klientów w sposób bezpieczny finansować. To jest informacja o tym, z jakimi podmiotami na dzisiaj BGK współpracuje najchętniej. Macie Państwo informację dotyczącą tego, że współpracujemy zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego, ze spółkami komunalnymi, współpracujemy z podmiotami ekonomii społecznej, ale zwłaszcza w tej chwili chciałabym się skupić na tej części, która dotyczy współpracy z przedsiębiorcami, z klientami instytucjonalnymi. Tutaj ten standardowy podział, który jest przyjęty na rynku, czyli na mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa, to, co jest lokalnie dostępne w naszych regionach, to przede wszystkim są klienci z segmentu małych i średnich i dużych, dlatego że ta oferta, którą my mamy, to jest oferta, jak mówiłam, skonstruowana bardzo indywidualnie. Natomiast to nie znaczy, że w tej chwili nie mamy oferty dla mikroprzedsiębiorców. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim w ramach pożyczki standardowej czy pożyczki innowacyjnej, którą oferujemy poprzez naszych pośredników, możemy finansować zarówno potrzeby inwestycyjne, jak i obrotowe na bardzo atrakcyjnych warunkach.
Pożyczka standardowa, którą oferujemy dla mikroprzedsiębiorstw, jest dostępna u naszych partnerów, których listę na pewno Państwu przedstawimy w drodze również indywidualnych konsultacji. Natomiast oprocentowanie tej pożyczki jest na dzisiaj bardzo symboliczne. Kwota pożyczki jest do 600 tysięcy złotych, więc te potrzeby, czy to obrotowe, czy inwestycyjne, można w sposób bezpieczny przy mniejszym podmiocie zabezpieczyć. Natomiast jeżeli chodzi o warunki finansowania, one w tej chwili zostały bardzo mocno jeszcze w dobie pandemii poprawione i warunki dostępności również w tej chwili są dla klientów dużo łatwiej dostępne niż miało to miejsce wcześniej. W tym miejscu chciałabym wspomnieć również o takim rozwiązaniu, które się pojawiło jako jedno z rozwiązań tarczy antykryzysowej. Jest to fundusz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek. Dla klientów z segmentu mikro, małych, średnich jest to dopłata do oprocentowania do 2%, dla dużych przedsiębiorstw ta dopłata do oprocentowania to jest 1% do istniejących czy funkcjonujących zaangażowań kredytowych. Również nie należy zapominać o tym, że na dzisiaj tego typu pomoc czy tego typu wsparcie to jest przede wszystkim wsparcie, które dotyczyć ma klientów w celu zmniejszenia ich kosztów finansowych, ale również z punktu widzenia zapewnienia trwałości ich finansowania ze strony banków komercyjnych czy banków spółdzielczych. Ja sobie pozwoliłam tę prezentację Państwu przekazać czy wyświetlić jako taki wstęp do tego, co mam nadzieję będzie miało miejsce po godzinie 14:30, dlatego że każdy z przedsiębiorców, każdy z klientów ma oczekiwania czy ma potrzeby bardzo indywidualne. I uważam, że w takim bilateralnym kontakcie będzie nam dużo wygodniej rozmawiać o tym, co Państwa interesuje z naszej oferty. To jest tylko i wyłącznie sygnał i zachęta. Natomiast na podsumowanie chciałabym powiedzieć, że BGK jest takim bankiem, który dzisiaj bardzo często jest wymieniany jako instytucja, która wspiera przedsiębiorców w dobie pandemii. Te rozwiązania, które mamy, są rozwiązaniami z bardzo różnych segmentów i z bardzo różnych produktów. Prosiłabym zatem o kontakt indywidualny z nami, zarówno podczas dzisiejszej telekonferencji, jak i poprzez naszą stronę internetową i poprzez kontakt z pracownikami u mnie. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy serdecznie. Pani Beata Rapa, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Pani Beata Rapa, dyrektor regionu BGK. Zapraszamy serdecznie do tego, aby wziąć udział w pokoju eksperckim, który o 14:30 właśnie z tak zacną reprezentacją Banku Gospodarki Krajowej będzie do Państwa dyspozycji. Także dziękujemy raz jeszcze. Dziękuję.